Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem. Jest niedziela i minęła 21. A jak minęła 21, jest niedziela, nie śmiejcie się, to czas na wasze ukochane, wyczekiwane show internetowe. Startujemy. Tomasz Sekielski, to jest Sekielski, Sunday Night Live, a wraz ze mną dwie znakomite m, dziennikarki polityczne. Komentarze. Chciałem na koniec powiedzieć. <grym> Renata Grochal, Newsweek, wciąż Dobrze, jeszcze, co? za chwilę już się tłumaczyła. Ups. Ups. I Agata Kondzińska Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. E, dzień dobry, miło Was widzieć. E, za chwilę porozmawiamy o polityce, ale najpierw Renata wytłumaczy się, dlaczego odchodzi z Newsweeka do Trójki. Radiowy. <grym> Potrzebuję nowych wyzwań. Chyba to tak się o, mówi. Czyli nudziło ci się w Newsweeku? Nie, wiesz, jestem już 47-letnią kobietą, która potrzebuje nowych wyzwań zawodowych. Ale no, oczywiście nie znikam z Newswika, bo będę miała swój felieton polityczny co tydzień. No i ahoj przygoda. Od drugiego, tak? Od drugiego kwietnia. Ale tak, tam... tak. Od drugiego kwietnia można mnie słuchać w Trójce, będę prowadziła rozmowy z politykami poranne i sobotnie y, śniadanie w Trójce. Czyli rozmowy od poniedziałku do piątku, rano to możemy i y, sobotnie śniadanie w Trójce. A tam y, karmią, czy to jest tylko tak? No mam nadzieję. Nie, nie w sensie no, tam, tam jest nadzieję. taka stołówka i nie wiem, czy wciąż na dole, bo ja pamiętam, bo ja pracowałem na Myśliwieckiej, ale to... Uu. Ooo, tak dawno, że nikt już nie pamięta, to wtedy stołówka była w takiej piwnicy. Hmm, czyli no, jest stołówka. Była kiedyś. Ja nie wiem, czy wciąż jest, bo to wiesz. To lepiej niż w Niusfiku, bo tam nie było stołówki. W gazecie mamy stołówkę. A to, o, dlatego, gocia, a to dlatego Renata. To odeszła. Dlatego odeszła Renata tak. z Niusfika. Znana z tego, że lubię jeść. Hmm. No dobrze, to sobie tutaj troszkę tak zaczęliśmy od tematu nieoczywistego, ale ważnego dla Was wszystkich, ponieważ śledzicie to, co się dzieje w polityce, to, co się dzieje w mediach. I na pewno miło wam słyszeć, że także Radiowa Trójka od kwietnia nada się do słuchania przynajmniej rano i w sobotę. Ale mogę jeszcze. Mo Zdanie, bo mówiąc, troszkę sobie poszatowaliśmy natomiast mówiąc zupełnie serio, to ja doszłam do wniosku, że jestem właściwie w takim wieku, że powinnam trochę spłacić. Państwu naszemu to, co od niego dostałam. Wykształcenie dostałam. Zawodowo też rozwinęłam się. W sumie pracowałam jednak przez większość swojego życia w prywatnych firmach, ale uważam, że no, trochę rozumiem politykę, zajmuję się nią długo. Media publiczne potrzebują odbudowy, bo to, co się stało z nimi przez ostatnie 8 lat, to nie był dobry proces. No, trójka właściwie. Przez pisowców została totalnie zniszczona przez tą ekipę, która przyszła. Podobnie zresztą jak telewizja publiczna. I postanowiłam, że no mogę swoją pracą, swoją też wiarygodnością, na którą pracowałam długo, pomóc w tym całym procesie naprawy mediów publicznych. Bo uważam, że silne, niezależne media, niezależne podkreślam, bo i Agnieszka Szydłowska, która została szefową Trójki, i Michał Nogasi, jej zastępca, z którym Agata się zetknęła w Gazecie Wyborczej, no ja już nie, bo już byłam wtedy w Newsweeku, mają taką wizję i, i mamy w sumie zgodni, zgodni jesteśmy co do tego i Paweł Majcher, który jest prezesem radia też, że media publiczne powinny być niezależne. I ja, moje podejście do pracy, to przede wszystkim jest, poczucie niezależności jest dla mnie ważne w zawodzie dziennikarza. I chcę pójść do trójki, spróbować czegoś nowego, co dla mnie będzie w sumie trochę powrotem, bo zaczynałam w, w Polskim Radiu we Wrocławiu, kiedy zaczynałam swoją przygodę z dziennikarstwem. Jak miałam 21 lat na studiach, to przez 3 lata byłam reporterką w Radiu Wrocław. I teraz no, trochę wracam do tego radia, już w innej formule, bo to będą rozmowy publicystyka. Zobaczymy, zobaczymy jak będzie. Ale też mogę powiedzieć, że Tomek tutaj złożył taką deklarację, że jak mi się tam nie uda, to, <głos> <głos> to mogę wrócić do Newsweeka, więc trzymam się za słowo. <noise> Przede wszystkim ja liczę na to, że rzeczywiście będą co tydzień Twoje felietony i że chociaż tak będziesz obecna, przynajmniej tyle. Oczywiście życzę Ci powodzenia. A Ty, a ty Agato w ogóle jak? Kibicujesz Renacie? Nie. No, wiesz, ja mogę powiedzieć, wielka strata dla Newsweeka, wielki zysk dla radiowej trójki. Widziałam opinie, które szalały po prawicowej Twitterze i w tych mediach społecznościowych, gdzie prawica zarzucała, że Renata jest wyrazista, ma swoje poglądy, co miałoby znaczyć, że to będzie rzutować na jej pracę. Ja ją znam bardzo długo, przyjaźni mi się wiele lat i zapewniam Państwa że posiadanie własnych poglądów w żaden sposób nie ogranicza dziennikarza przed zadawaniem i stawianiem trudnych pytań, bez względu na to, kto rządzi w tym kraju. To jest rasowa dziennikarka, tak pojmujemy ten zawód i naprawdę życzę powodzenia. Dziękuję, musiałeś powiedzieć, że się znamy wiele lat. Nie ukryje się Bo to, to że jesteśmy starszymi paniami. Tak? Tak. No Chcę powiedzieć tylko, że tutaj na czacie otrzymałaś wiele gratulacji i życzeń powodzenia. Mm -mm. Ob, oby dziękuję. ci się udało. Wygląda na to, że moi widzowie będą słuchaczami, trójki. będą słuchaczami twoich audycji w Trójce. To mi akurat nie przeszkadza, tylko jakoś łatwo tak przyjęli, że odchodzisz z Newsweeka. No, to mnie trochę martwi. Ale jeszcze piszę, jeszcze piszę. No, tak, jeszcze są plany okładkowych materiałów. Do końca marca jestem w niosłiku, więc no, później już będę tylko pisać felietony albo aż pisać felietony. Bo to jest no, też trudna forma. Tak, to prawda. Dobrze, słuchajcie, zostawmy Renatę. O, chociaż oczywiście możemy się. Nie, gdzie? My <laughs> będziemy na to? nie, 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 możemy się podwyższyć nad nią jakoś poznęcać, ale zostawmy to i przejdźmy do polityki. Jesteście wybitnymi reporterkami politycznymi. Wiecie, co gdzie w trawie piszczy. Czy koalicja. Nie, no, przetrwać to przetrwa. Wiadomo, ten kryzys aborcyjny teraz. Ale o co Kaman w tej sprawie? Czy to hołownia nabronił? Czy lewica za bardzo się napina? No bo wpis pani Żukowskiej. W odpowiedzi do marszałka Sejmu z wyrazem wypierdalaj, tak, wypierdalaj ze spokojem, tak? Chyba to to. Jakoś tak. My nie mówimy tak brzydko z Renatą. Prze przepraszam. Na antenie. Ja nie Tak, <laughs> nie mówimy tak brzydko na antenie. Przepraszam. No, no, w każdym razie tak pani. Ale Pani Czulkowska też nie mówi, bo ona tylko pisze. Tak. Tak. No ale to dość mocno, prawda? Jak na, na tak. standardy wewnątrzkoalicyjne nawet? To jednak zwrócenie się do marszałka Sejmu w ten sposób hmm, zrobiło na mnie wrażenie, choć, jak słyszycie, ja nawet tutaj na, na wizji takie słowa używam. No, no to co, co, co się dzieje? Kto, która pierwsza? Proszę bardzo, Rematę Renata, Renata, to... na i to jeszcze się wypowiem, <gry> Potem będzie no, tylko pytać. Jest kampania samorządowa. Lewica moim zdaniem wyciągnęła ten temat, żeby się trochę podlewarować w kampanii samorządowej. To się zresztą zbiegło z, z tym, że Donald Tusk powiedział, że nie bierze ich na listy, że. Platforma czy koalicja obywatelska wystartuje samodzielnie. I nie minęło dużo czasu, kiedy pan marszałek Czerzasty przypuścił atak w TVN24 na hołownię, że tutaj nie dotrzymuje obietnic, że te ustawy dotyczące aborcji przytrzymuje. Ja to postrzegam tylko w tym kontekście. Bo oczywiście kobiety poszły do wyborów parlamentarnych, zagłosowały na tę koalicję 15 października, licząc na liberalizację organizacji aborcji między innymi. Chociaż nie uważam, żeby to był główny temat, który spowodował, że kobiety pokazały pisowi czerwoną kartkę. Myślę, że w ogóle dużo było innych spraw, które mogły kobiety denerwować w polityce pisu. Przede wszystkim takie po prostu uprzedmiotawianie kobiet. Oni nie traktowali w ogóle kobiet jako samodzielnych jednostek społecznych, tylko po prostu jako przedmioty, którymi się, nie wiem, albo się je odsyła na, daje im 500+, odsyła na jakieś tam urlopy wychowawcze, zamiast stwarzać możliwość łączenia pracy zawodowej i, i, i wychowania dzieci, zabrania się im aborcji i tak dalej. Natomiast lewica doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że ta sprawa dzieli koalicję, a przede wszystkim, że prezydent Andrzej Duda nie podpisze żadnej ustawy liberalizującej dostęp do aborcji. Więc dla mnie to jest takie trochę bicie piany. Ja myślałam, że Platforma Obywatelska dochodząc do władzy Zrealizuje obietnicę z kampanii, która gdzieś tam padała w kuluarach, że rozporządzeniem ministra zdrowia przywrócą jakieś cywilizowane zasady usuwania ciąży, kiedy zdrowie kobiety jest zagrożone. I nie, nie tylko życie, ale też zdrowie na przykład psychiczne, kiedy ta ciąża po prostu nie jest chciana. I że nie będą się pakować w tę awanturę, bo mhm. tutaj tak nie podpisze żadnej ustawy liberalizującej aborcję. Więc uważam, że to by było była lepsza droga. Natomiast no, niestety są dwie kampanie po drodze do wyborów prezydenckich i Lewica postanowiła to wykorzystać. Ja myślę, że każdy tutaj popełnił błędy po drodze, bo to co Prawo i Sprawiedliwość zrobiło w sferze ograniczania praw kobiet, to ja przyrównałabym do takiego powiedzenia Kaczyńskiego popierajcie, nie przeszkadzajcie. Pamiętacie, on mm -hmm. kiedyś powiedział tak powiedział do osób z niepełnosprawnościami. I e, to trochę tak było. Popierajcie nas, my wam będziemy ograniczać te prawa. Kobiety w końcu się wkurzyły, powiedziały dość. Były ogromne strajki, były ogromne strajki. Same na nie chodziłyśmy, same jej, pisałam o nich jako dziennikarka, byłam zamykana w tych kotłach itd., itd. I ten gniew społeczny był ogromny, i naturalne było, że politycy, którzy przejmą władzę, będą musieli się z tym gniewem społecznym rozliczyć, w jakiś sposób będą musieli Polkom odpowiedzieć. Nie jest zaskoczeniem dla nikogo, kto interesuje się chociaż w minimalnym stopniu polityką, że te partie się nie schodzą w tym temacie. Tak? Że ta liberalizacja ustawy antyaborcyjnej nie jest możliwa przy takiej koalicji prawda? i przy obecnym układzie rządzącym i jeszcze, jak powiedziała Renata, przy takim prezydencie. Zatem ja bym trochę oczekiwała jednak pewnej odpowiedzialności od polityków władzy, ponieważ. To, że prawo i sprawiedliwość straciło, straciło rządy, to nie znaczy, że ich nie ma. To nie znaczy, że oni nie czyhają, że oni na to nie patrzą, że oni tych awantur nie będą wykorzystywać, że oni nie będą też ich wzniecać. Oczywiście temat kobiet i, i praw kobiet jest dla nich niewygodny, no bo sami tam nie mają za wiele do zaoferowania w tym, ale będą to wszystko wykorzystywać. To nadal jest największy klub opozycyjny w Sejmie. Jeśli oni się nie dogadali, to trzeba było wyjść powiedzieć, dziś tego nie robimy, musimy się dogadać. Ale czy, czy trzeba tak? Przecież parlament jest od tego, żeby tam też debatować, tak? Jeśli są projekty, proszę bardzo, pokażmy projekty wszystkie, zróbmy nad nimi debatę. Od tego jest sejm, od tego jest senat. Niech to idzie do prezydenta i tam już pan prezydent z tym kartofelkiem będzie sobie biegał po, po boisku, tak? Ale ludzie zobaczą, że po pierwsze ktoś chciał coś zrobić, co to znaczy, że nie ma dobrego terminu. Teraz mamy wybory samorządowe, za chwilę będziemy mieć wybory do europarlamentu, a za chwilę będziemy wybierać prezydenta. No nie ma, w najbliższym czasie nie, a później Czyli już są wybory parlamentarne. Wybór prezydenta będzie kluczowy, kluczowy zarówno dla władzy, jak i dla Prawa i Sprawiedliwości, bo jeśli ich kandydat nie wejdzie do drugiej tury, to stawiam tezę, że wtedy zacznie się kruszyć Prawo i Sprawiedliwość. No jeśli to będzie Tobiasz Boheński, to myślę, że nie wejdzie do drugiej tury. Pamiętam, że ej, on, on, on w ogóle nie, nie wejdzie w Warszawie to wtedy już w ogóle go nie wystawią. No słuchajcie, już teraz coraz głośniej politycy Pisu mówią w nieoficjalnych rozmowach, ale coraz więcej osób do mnie na przykład przychodzi z czymś takim, że jeśli Kaczyński cytuje jednego z moich rozmówców, odleci do tego stopnia, żeby wystawić nieznanego nikomu Tobiasza Boheńskiego, który te wybory warszawskie to są jego pierwsze wybory, no to wstanie wtedy ktoś z Pisu, pewnie Morawiecki i powie, to ja też kandyduję i to będzie początek nowej partii po prawej stronie sceny politycznej, wspieranej przez Andrzeja Dudę zresztą, bo no, w pałacu prezydenckim też panuje takie przekonanie, że jednak prezes już nie panuje nad tym obozem, że nie ma pomysłu kompletnie, jak wyjść z tego wirażu sondażowego. Już widać, że dzieli w tych ostatnich sondażach, które były, to Platforma Obywatelska chyba miała ponad 30, a PIS miało 24%. To, jest, to już jest tylko twardy elektorat. Tak oni lecą, przecież to już 20, 25, teraz już poniżej, tak? Tak, 24. 20, to, tak, mm -hmm. poniżej 25, więc to nie jest nic, co mogłoby dawać nawet marzenia o jakiejkolwiek władzy, natomiast wybory prezydenckie będą kluczowe. Ja myślę, że Tobiasz boheński, jeśli nie wejdzie do drugiej tury w Warszawie, to on wypada z gry. To Prawo i Sprawiedliwość i Jarosław Kaczyński absolutnie na niego nie postawią. Kaczyński jest od zbyt dawna w polityce, żeby tak zaryzykować. Raz zrobił to z Andrzejem Dudą, który nawet miał już zdolności wyborcze. Już znaliśmy jego tak. zdolności wyborcze. On był europosłem, więc tutaj wiadomo było, jak on walczy, jak robi kampanię. Tu teraz mamy zupełnie nieznaną osobę. Zobaczymy, co, co potrafi, zobaczymy, co zawojuje. Moim zdaniem niewiele. Warszawa jest też trudnym poligonem, tak jest miasto pisa. wyjątkowo mhm. trudne dla Prawa i Sprawiedliwości, więc to będzie bardzo ciekawe. Na razie kręci świetne filmiki. Do mediów społecznościowych Ośle Ale bardzo przyczyło? dużo książek tam dzisiaj. Nie, no bo to, tak była, to, to była parodia tak. trzaskowskiego. Tak. No ale Trzaskowski mądrzejszy no, z jedną książką się przejechała, ten tony. No to po pierwsze, a drugie stał w korku, chociaż znaczy opowiadał o korkach na ulicy, chociaż, zdaje, się, stał na parkingu, tak? Nagrywając tam ten, ten ten. No bo taki okay. był długi korek, że musiał zjechać na parking. No, nie, na Albo czekał rodzinie. na ten korek. Albo czekał na ten korek, albo no. czekał. <laughs> Słuchajcie, ale ja bym chciał zapytać, czy tak, czy długofalowo, znaczy, bo moim zdaniem Szymon Hołownia rozpoczął grę ryzykowną, ale jednocześnie ma wiele do ugrania, kiedy patrzymy na rozsypujący się PiS i ten elektorat, który nie bardzo wie, co zrobić. Bo tutaj widzą Dziadunia Kaczyńskiego, który już bredzi. Znaczy, to jest facet, który bredzi. Wstaje te jego ostatnie wystąpienie, gdzie on mówi, że widział tam pod sejmem ludzi w, w butach tak. takich, że to po butach poznał tam, że to policja była, nie? przebrana. Eee, ale e, no już mniejsza z tym. Eee, ale to też i, i, i wyborcy piszą, też widzą eee, i sobie myślą, boże, no to, co mam zrobić. I teraz pytanie, czy ten Szymon Hołownia, który pokazuje się jako... Jeśli chodzi o koalicję, jako ultra z takim, skrajnym prawym skrzydłem, czy on ugra na tym i na przykład Polska 2050, a on w wyborach prezydenckich, zacznie przeciągać część tego elektoratu pisowskiego, jak uważacie? Agata, ja myślę, że on w to gra, ale to czego ja nie widzę, to ja nie widzę, żeby Szymon Hołownia dbał o swoją partię. Bez struktur. Bez struktur jesteś nikim, bo to partia na ciebie pracuje, kiedy kandydujesz na prezydenta. I ja nie widzę, żeby ta Polska 2050. Nasze znaczy na razie usiadł. mamy przykład posła Gomo Gomoły, tak, nie, on jest który chciał widować tak? Tak, tak, Kasą, właśnie, więc. To jest coś, o czym politycy zapominają, to jest bardzo kluczowe w, w, właśnie w, w polityce, a jeszcze bardziej w tych wszystkich wyścigach wyborczych po drodze. Szymon Hołownia usiadł na tronie, jest marszałkiem Sejmu i oczywiście to jest druga osoba w państwie, a zatem to jest ważny urząd, ale dalej za tym nic nie idzie. Pytanie jest oczywiście, że te jego ruchy są po to, żeby, żeby zagubione te owieczki od Jarosława Kaczyńskiego przeszły na jego stronę. Ale pytanie kluczowe będzie takie, czy Polacy będą chcieli prezydenta, który tak się zachowuje w sprawie aborcji? Ja, no myślę, ja jednak że nie. uważam, że Polacy są bardzo konserwatywnym. Społeczeństwem, i y, wydaje mi się, przynajmniej takie były obawy, jeśli chodzi o Start Trzaskowskiego, kiedy on był kontrkandydatem Andrzeja Dudy, y, że nawet w obozie samej Platformy Obywatelskiej czy szerzej koalicji, że on jest za bardzo liberalny dla takiego przeciętnego wyborcy. Szczególnie poza wielkimi miastami. Więc myślę, że Hołownia, jeśli PSL mu dostarczy tych struktur, właśnie bo on do wyborów prezydenckich nie ma szans, żeby zbudował sobie takie struktury, Oczywiście. które by mu kampanie zrobiły w całym kraju, ale. <grym> jeśli PSL go poprze, no to te struktury będzie miał, PSL-owskie. Więc on, on może grać w wybory prezydenckie. Z tak założenie, że PSL zrezygnuje ze swojego kandydata. Zrezygnuje. Tak, tak. To już powiedział. No, tak, Władysław nie, tak. kamysz powiedział i to też podtrzymał w wywiadzie dla Newsweeka. Kosiniak-Kamysz chyba ma taką traumę po, po tym tak, ostatnim tak, tak, startie. Znaczy no. on musiałby startować. Tak, on musiałby startować, a jednak ten, ten jego bardzo zaskakująco słaby wynik spowodował, że myślę, że on już nie będzie chciał startować w, w najbliższej przyszłości. On bardziej celuje w stanowisko premiera, gdyby Tusk zrezygnował po dwóch, trzech latach, ale wydaje mi się, że Tusk nie zrezygnuje. Czy do PSL będą chciały pracować na kogoś, kto nie jest ich? No właśnie, bo to, tak. Wiesz, tak, no nie tak. To, bo PSL to jest to bardzo jest tak. demokratyczna partia. tak. tak. Więc to, to rzeczywiście mhm. jest dużo pytań, ale Gata ma rację, że yy, hołowni, yy, jeśli hołownia nie, nie dostanie pomocy od PSL-u, to jemu nie będzie miał to kampanii zrobić, bo platforma mhm. będzie miała swojego kandydata. Platforma nie może sobie pozwolić na to, żeby jako, jako yy, partia rządząca i, i największa partia yy, nie wystawić po prostu yy, kandydata na prezydenta albo poprzeć hołownię. Więc wydaje mi się, że ja uważam, że Chłopnia ma duże szanse na prezydenturę w Polsce. My, my naprawdę nie doszacowujemy tego, jak bardzo poza wielkimi miastami. My jesteśmy konserwatywnym społeczeństwem. Ja myślę, że tak, że ty masz rację z tym. Ale jednak y, nawet po samej patrz, Platformie Obywatelskiej widać też zmiany. Ich. Oni nadążają. Kiedyś nie do pomyślenia byłoby, żeby Donald Tusk mówił, że, że w jego partii nie będzie osób. Y, on nie wpuści na listy wiesz, tych, którzy tam do 12 tygodnia nie będą popierali. Po czym wziął Gierty. <grym>, tak. O czymś, który, jak było Giertych, głosowanie oczywiście. na czabletką, dzień po to nie przyszedł na głosowanie. ale zobacz, że te produkty, Chociaż miał że... głosować zgodnie z dyscypliną ale... partyjną. No to jest Roman Gierty, to no. znam no. ale te, Ale ja Zacień, uważam, że idzie, idzie jednak jakaś zmiana, powolna, oddolna ona, ona się dzieje i nawet jeśli, no Prawo i Sprawiedliwość nie zrezygnuje ze swojego kandydata, a zatem Szymon będzie też walczył w tym samym segmencie, co Prawo i Sprawiedliwość. Oni będą się ubierać w te piórka, wiesz, teraz że do centrum, że kobiety, no wyjdą 8 marca, kwiatki rozdadzą, pomachają, panie zaproszą na konferencję, że przecież kobiety tak, są tak. w partii. Beatę Szydło wystawią, bo ona jest wiceprezesem, a wszyscy wiemy, jak do tego dochodziło itd., itd. A, i tak dalej, i tak dalej. A będą próbowali w ten sam segment wejść, moim zdaniem, co Szymon Hołownia. On będzie miał ciężko. No, może, może. Mhm. Może będzie miał ciężko, natomiast ja uważam, że no wcale nie jest powiedziane, że jak dojdzie do takiego starcia, że na przykład do drugiej tury wejdzie Trzaskowski i Hołownia, mhm. że Trzaskowski wygra z Hołownią, bo jednak on poza wielkimi miastami jest postrzegany jako lewak. Bez względu na to, że to jest absurdalne, bo on jednak jest politykiem partii hadeckiej. Natomiast on jest postrzegany jak, jako lewak. I nie wiem, czy taka osoba mogłaby wygrać wybory. Czyli, że chłownia wygra z Trzaskowskim, mówisz? Mogłoby być. Pamiętam wypowiedź jednego ze sztabowców, nie, nie mogę powiedzieć, jak jego nazwiska mm. podać, bo to, było, bo, bo to była wypowiedź na, na ofie, kiedy zamieniali Kidawę na Trzaskowskiego, to on uważał, że to cudownie, bo Trzaskowski nie wygrał wyborów prezydenckich, że Kidawa była dla nich trudniejsza do atakowania, ona później sama sobie zaszkodziła tym, tym nawoływaniem do tego, żeby, żeby nie głosować w wyborach i żeby te wybory przełożyć i, i po, położyła swoją kampanię, ale on uważał, że Trzaskowski nie wygra w Polsce mm. wyborów, a jest to osoba, która, której PiS zawdzięcza kilka zwycięstw wyborczych. No, Ale też Trzaskowski zdobył nieprawdopodobną liczbę głosów i przegrał tak naprawdę tylko dlatego, że Andrzej Duda miał za sobą machinę propagandową, cały rząd. I ostatniej prostej, przecież o ten czas kampanii był krótki. Duda już dawno był w grze, No tak? właśnie, dlatego, <laughs> dlatego uważam, że... Ale ja że... nie wiem, czy Duda wygrał dlatego, że była cała machina propagandowa, czy Duda wygrał dlatego po prostu, że Polacy chcą takiego prezydenta. No nie, jednak do, nastąpiła gigantyczna mobilizacja. Nigdy, nigdy nie było takiego, t, takiej frekwencji w wyborach prezydenckich i w żadnych wyborach prezydenckich nikt nie zdobył 10 tak, 5, miliona du głosów. Ale Duda no. zdobył też rekordowy wynik. No mówię, 10,5 no, tak, miliona, tak. więc absolutnie nieprawdopodobne, ale dlatego moim zdaniem ta mobilizacja podkręciły też media państwowe, które szczuły na Trzaskowskiego, wcześniej na Kidawę, Szczuły, też tam jakoś trochę na Hołownię. A słuchajcie, czy wy wyobrażacie sobie... Że ale bo... mogę jeszcze coś tak, powiedzieć? Jasne. No ale właśnie wtedy była wielka polaryzacja, a, a czy przy słabnącym PiSie i takim właśnie dziaduniu Kaczyńskim, który coraz bardziej bredzi, czy, czy ta polaryzacja, czy ją się uda utrzymać do wyborów prezydenckich? Bo może właśnie być zupełnie inny nastrój społeczny. No ale to jakby się podzieliła scena polityczna. No nie ja myślę, że... się, bo wszystkim będzie na tym zależeć i pisowej i platformie. No tak, ale ja myślę, że jeśli będzie w tym obozie demokratycznym dwóch kandydatów mm -hmm. dosyć silnych, czyli Hołownia i Trzaskowski, to tutaj może być różnie. No dobrze, ale właśnie zapytam teraz, czy wyobrażacie sobie taką sytuację, to że kierownik, czyli Donald Tusk, mówi sobie jednak: "A, nie chcę być tym premierem, bo muszę wstawać o piątej rano bez". Girandolem. to bo, <laughs> sobie w pałacu prezydenckim Będę też miał spotkania z ważnymi ludźmi. Jest prestiż, funkcja, której jeszcze nie pełniłem. Dajcie spokój, Szymon. Rafowy jesteście młodzi, poczekajcie eee, za cztery lata, bo ja już pewnie o drugą kadencję nie będę walczył, sobie wystartujecie I, 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 i sobie powalczycie, jak już będzie ta scena polityczna na nowo rozłożona. Dajcie mi, ja stoczę jeszcze jeden bój, ostatecznie pogrążę Kaczyńskiego. Czy Wy w ogóle. Dostrzegacie w Tusku taką możliwość działania? Tusk przed laty powiedział mi w wywiadzie dla gazety wyborczej, przeprowadzałam z nim rozmowę z Jarkiem Kurskim, że prezydentura to jest prestiż, żyrandol i weto. I wydaje mi się, że on no, to nie jest urząd, który leży w jego naturze. On byłby takim prezydentem jak. 15 Ale on byłby takim prezydentem jak Aleksander Kwaśniewski, że po prostu ciągle by chciał rozgrywać w polityce. Bo to jest jego DNA. On jest takim fajterem politycznym i no, wydaje mi się, że zanudziłby się na stanowisku prezydenta. A po drugie, jednak on pamięta tą swoją przegraną z wyborów mm. prezydenckich w 2005 roku, którą też mocno odchorował. Nie wiem, czy, czy on by się zdecydował na, na start, ale, ale jeśli... Układanka będzie taka, że na przykład po eurowyborach Radosław Sikorski zostanie komisarzem do spraw obrony, jeśli zostanie stworzone nowe stanowisko w Unii Europejskiej, co będzie oznaczało, że no, je, jeśli Sikorski będzie tym komisarzem, to wtedy my nie będziemy już mogli liczyć na jakieś poważne stanowisko europejskie, bo ja myślę, że Tusk bardziej na jakieś stanowisko w, w Europie po prostu mógłby wyjechać a nie prezydenturę, ale to wtedy może się zdecyduje na start wyborach prezydenckich. Nie uważam, uważam, że Tusk się nie zdecyduje i to z dwóch powodów. Po pierwsze, myślę, że jego celem jest niedopuszczenie już do powrotu Prawa i Sprawiedliwości mhm. do władzy i że te wybory prezydenckie są bardzo blisko, bo to już przyszły rok i gdyby, gdyby Donald się na to Tusk zdecydował, to pod dużym znakiem zapytania postawiłabym trwałość koalicji rządzącej, ponieważ nie znajduję w rządzie nikogo w tej chwili, kto mógłby spiąć to całe towarzystwo. Łącznie z panią Żukowską, która hamletyzuje na, na Twitterze, i to póki robi to na Twitterze, to jeszcze jakoś można to znieść. Ale to byłby prezent dla Prawa i Sprawiedliwości. Tak, Tusk idzie do pałacu, a tutaj mhm. co? Hulaj dusza piekła nie ma? A, tak. i, a Prawo i Sprawiedliwość ja naprawdę przestrzegam, bo to jest wciąż największy klub opozycyjny w Sejmie. To są politycy, którzy pokazali przez ostatnie 8 lat, że nie cofają się przed żadnymi metodami gangsterskimi, mafijnymi, że są, że są w stanie... Tak ci zaproponować stanowisko, albo tak ci zachęcić, żebyś do nich przeszła czy przeszedł, że, no, że w końcu musisz się zgodzić. Tak? Dla swojego dobra albo dla dobra rodziny. Hmm. I mamy zeznania świadków z Komisji Śledczych, którzy mówili o Haka, którzy mówili o nas. No waniach, tak, bo wiesz, na zmieniła ta się liczba. trochę sytuacja, bo oni już nie mają czego rozdawać, nie? Oczywiście A dzisiaj tak, są w defensywie. Ale, więc... ale Tusk, który idzie do pałacu, to jest natychmiast osłabiony rząd. A gdyby tam pojawił się Trzaskowski? No nie, trzeba Tusk z tą książką do pałacu. To ja tak to widzę raczej. Możliwe, możliwe, Rzeczywiście Agata może mieć rację w tym, że Tusk jest takim zwornikiem tej koalicji, że bez niego. Y... Nie ustępuje jej tak łatwo, no. Mówiłam, że się przyjaźnimy. Ja też się bardzo I często imię. zgadzam z Renatą. Yy, ale my, my rzeczywiście często bardzo rozmawiamy no, o polityce. Tak. No wiem, przed, przed programem miałyście różne zdanie na w wielu tematach, a teraz tutaj po prostu z dzióbków sobie spijacie. Poza, poza tym, że się śmiejemy czy... <średztwo> to, yy, to yy, mamy bardzo podobne poczucie humoru. To, yy, no to się zgadzamy często, ale, ale rzeczywiście... Wiesz, jeszcze on, ten, 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 co ty kiedyś też opowiadałaś o tym, że Adamowicz, ten mord, to co zrobiła telewizja, przecież on naprawdę chronicznie nie znosił tego. Przecież jak on był atakowany, dlaczego on miał teraz odejść? I powiedzieć, dobra, proszę bardzo. No Czy tak, to, zostawiam wam. No? Tak. To jest nie, trochę tak, jak z jest tym, wiesz, na miejscu. Nie, to Jest tak. na miejscu. pożar nie doprowadza do, do wojny o. Ale jaki, jaki? Z pałacu nie masz narzędzi. Tylko A, ale wiesz, będzie. ale wiesz co, ja też nie widzę w trzaskowskim mm -hmm. chęci przewodzenia partii politycznej. Kiedy Donald Tusk wracał z Brukseli, to Trzaskowski, były jakieś tam pomruki z jego obozu, że on tutaj, on nawet sam zaproponował, żeby były wybory przewodniczącego. Tak. Zdradził go wtedy Borys Budka, który przeszedł po cichu za jego plecami na stronę Donalda Tuska i go tutaj wprowadził do partii. Więc nie widzę w Trzaskowskim tego, właśnie co ma Donald Tusk i co ma Jarosław Kaczyński. Czyli po prostu determinacji i chęci gryzienia trawy tak. na boisku, żeby Wygrać. On tego nie ma po prostu. On jest takim politykiem. No ja, ja uważam w ogóle, że on byłby świetnym szefem MSZ, u świetnie by się sprawdził w dyplomacji, w pałacu. W, ale w, w Pałacu Prezydenckim może Cześć. właśnie też, tak? że, żeby prowadzić. No jednak prezydent ma kompetencje w sprawach polityki zagranicznej yy, i obronności. Nie wiem, czy tutaj Trzaskowski byłby w relacjach z wojskiem. Jakoś nie widzę go trochę, ale no zobaczymy. Tak, natomiast natomiast właśnie hmm. no nie, nie jest takim fajterem i tego w nim nie ma. Hmm. Trochę takie, takie dyskusje, czy Donald to albo tamto, to przypominają mi te wszystkie rozważania medialne, że Jarosław Kaczyński odejdzie, bo tam zapowiedział, bo że wiadomo, A. że każdy, kto się zajmuje polityką. Tak. jak Jarosław Kaczyński, który Aż całe to było, życie. To rozstrzygnęliśmy, to wiadomo. Ale który całe życie poświęcił no tak. partii. I znaczy, który, który jest nie swojego... ma nic oprócz tego. On... Bo do czego on miałby odchodzić już tak. No właśnie. Prowadza A to... czytałaś książkę swojej koleżanki? Oczywiście. No właśnie, i tam jest jasno wyjaśnione, dlaczego prezes Kaczyński nigdy nie odejdzie ze stanowiska prezesa. Bo straciłby wtedy życie. życie czysto, całe, tak, całe tak, swoje tak, życie. No prawda, Jego tak. całe życie obraca się wokół partii. On nie ma życia. Teraz, kiedy nie żyje matka, brat, on nie ma rodziny. Tak. Umówmy się, Marta Kaczyńska. Nie, on nie ma z nią dobrych relacji. No, no, nigdy nie mieli. No, tak. To raczej to była pokazówka po tym wszystkim. Yy, I wiesz, no i co on ma zrobić? Usiąść w tym domu? No nie, no wprowadził dzieciątko za rączkę, patrzył, jak ono dorasta. Z PC, prze... Potwarzyło się w Prawo i Sprawiedliwość, i nagle pójdzie z boku i powie: to ty jesteś już dorosły, to idź świat. A tam się wszyscy załby chwycą. Jeden wyjmie Buławę, drugi wyjmie Buławy, czarnek, morawiecki, podkuśtyka, i tak dalej, i tak dalej. Każdy tam. Uj, Antoni, może jeszcze nawet. dużo Dużo chętnych będzie. Super naklejki. Dziękujemy, Agnieszka Basia. Przesłała Darecki, pilna uczennica i Magdalena Gzocha. Gzocha? Na pewno dobrze jest napisane. Dobrze. Dziękujemy za super naklejki. Nie, bo tak się czasami przejęzyczam tutaj. E... Czy czcionka za mała? Hej, hej, hej! Dwie okulary a, właśnie. Hey. No dziewczyny, no, naprawdę. Nośi, nosi? Nosi? Powinien nosić, ale a, nie, nosi. A nie nosi. A może ma szkła? Nie ma, nie ma A Właśnie um. nosisz szkła kontaktowe, czy nie? Ja bym tego nie mogła położyć. Skończmy ja ten temat już. No. On jest. On jest. Ale duża jest czcionka, widzisz, nie? Biblioteka duszy Super <laughs> pozdrowienia. Tu jest też coś, coś ucięte, to jest Jeroza. Morawiecki czy czarnek prawie przejechał prezesa. Odnalazłem to, bo prezes tam w las po prostu już widziałem. to. Bo ja tego nie nadrobiłem, a tutaj. O, proszę, kierowca nagrał. Gdzie, kogo? No, dziecko wyskoczyło, czy znaczy prezes wyskoczył na, na pasy. No i kierowca prawie go. Skasował. No prezes wyjęty ze strefy komfortu. No, bo do tej pory było wszystko zamknięte, więc o, prezes mógł tak, chodzić ale jak wiecie, ale ja, ale, ja, ale ja podejrzewam, że oni po prostu bardzo cierpią w Prawie i Sprawiedliwości, bo ten Kaczyński był zamknięty przez 8 lat i on nie wychodził do dziennikarzy. Nikt go nie, nie, nie mógł się zaczepić, bo miał ochroniarzy tak. w Sejmie. I teraz ludzie go zaczepiają i on mówi te swoje właśnie takie babole, sadzi, że a to tutaj po butach rozpoznał policjantów, a to wiesz, no on naprawdę jest. Jak gestapo, kompletnie, tortury jak na gestapo. Tak, on jest kompletnie, że zaraz będą mordy polityczne w Polsce. Ale to jest tak, już my się śmieję, ale ja uważam, że to jest naprawdę przerażające, że ten człowiek rządził naszym krajem 8 no. lat. Tutaj. Ile razy o tym gadałyśmy, ale naprawdę no, tak. jak myślę o tym, że mieliby znów dojść do władzy, albo że tak naprawdę uważam, że w ostatnim momencie wydarzyła się ta zmiana, że już dzisiaj byłoby, ten walec byłoby pozamkane, tak, nie było by, tak, naprawdę by, by tak, by rozjechał media publiczne już do dna. No bo co by mieli? Czym właśnie mieliby się zająć po wygranych wyborach? Mediami prywatnymi. Konstytucją. Konstytucją, Kto? mediami prywatnymi. Przecież Jarosław Kaczyński czy powiedział, że można zmienić konstytucję bez, bez większości? większości. No tak. tak. No Więc, no, to, to są słowa. On niby mówi, ale on naprawdę tak myśli. On Oczywiście. naprawdę tak myśli. To... Znaczy ja zawsze mówiłam, że Kaczyński jest, on jest bardzo szczerym politykiem, jednym z nielicznych, albo jedynym, który mówi po prostu jeden do jednego, go trzeba czytać, bo on dokładnie chce zrobić to, o czym mówi. No, on nie Putin. czaruje. Tak. Jak Putin. Potem tak. wychodzą ci jego i mówią, a co prezes miał na myśli? No to ja nie wiem, no to właściwie nie no prezes to błądził, ale właściwie nie błądził, droga jest słuszna, ale nie będziemy nią podążać i tak dalej. I narostaje dróg. Zawsze. E, jak minęła 21. jest niedziela, to nie ma okularów. Kokos przysłał. Widzisz? Widzisz? E, Magdalena Anton. Będąc w ciąży, usłyszałam od mamy, że dziecko jest najważniejsze. A ja się nie liczę. Mam nadzieję, że żadna kobieta tego nigdy nie usłyszy. Pozdrawiamy panią Magdalenę. Artur Stopiński na karmę dla bestii przesłał poz super pozdrowienia. Dziękuję, Arturze. Bardzo dziękuję. Bestia to jest ta ciłała, mała moja. O, ta. Marek Wilczak, nie wrócę do trójki nawet dla pani. No nie, no To nie, nie. nowy nie, świat. Nie, nie, nie. Anna, można przełączać? Przecież, można. O dziewiątej. Marek, co no, Hej, Marek. Tak. Nie, nie przesadzaj, co? Weź posłuchaj chociaż poranków. Tak? Tak, oczywiście, no. zachęcamy. Zapraszam. Anna An San, czy papież przegieł, namawiając do negocjacji Ukrainy? Papież Franciszek po raz kolejny wykazał się, właśnie nie wiem czym się wykazał, Nie wiedzą. służalczością wobec Kremla. Ale właśnie nie rozumiem po co. Ale więc ja też nie rozumiem, po czym znaczy, on się odzywa. On po się na nie, tym nie zna. Że, że powiedział, że, żeby Ukraina pogodziła się z tym, żeby tak. negocjować pod białą flagą, żeby wywiesić białą tak. flagę i negocjować. A ty wróciłaś właśnie z Ukrainy. Tydzień temu wróciliśmy, tak. No, nie, nie przyszłaś nie. tydzień temu do programu? Bo byłaś bo by, bo też, też powód, my. nie? Wysyłam SMS-a, żeby zaproszeniem, za ona na Ukrainie jest. No, tam... z, z konwojem ile ty już raz byłaś, dziewięć razy. No właśnie, za każdym razem już, ja po prostu... Już byliśmy, ale... W Charkowie teraz, tak? Teraz, teraz byliśmy w Sumach i Białopolu, 10 kilometrów od granicy z Rosją. Oraz chcieliśmy pojechać do Kupiańska, bo to jest takie miasto, w którym byłam już teraz myślałam, że będę po raz trzeci. Pamiętam, że pierwszego dnia, jak pierwszy konwój, kiedy robiliśmy z pomocą humanitarną, to pojechaliśmy jeszcze za Kupiańsk do takiej wioski Petropawliwka. Kolejny konwój, też chcieliśmy odwiedzić Kupiańsk już nie pozwolono nam pojechać do Petropawliwki, ponieważ front się przybliżał i żołnierze zabronili. No I rozdaliśmy na przedmieściach Kupiańska. Tam też byli ludzie, którzy powiedzieli, że nigdy wcześniej do nich pomoc nie dotarła. I teraz chcieliśmy pojechać po raz trzeci do Kupiańska, ale już nawet do samego miasta nas nie wpuścili, więc byliśmy w grozie, gdzie przed rokiem to jest bardzo mała wioska gdzie przed rokiem społeczna, lokalna społeczność chowała żołnierza i ktoś sprzedał współrzędne. I Iskander trafił w miejsce, gdzie zebrali się ludzie, zginęło na miejscu 59 osób. Dużo dzieci zostało osieroconych, zginęła cała rodzina tego żołnierza, i pojechaliśmy tam po roku tej tragedii, to, czy to właściwie wydarzyło się w październiku, więc pojechaliśmy tam do tej wioski. I wtedy, kiedy, kiedy Rosjanie wysłali tego Iskandera, to zginął co piąty mieszkaniec, więc ale chcę tylko jedno powiedzieć, że mm, nigdy nie zrozumiem y, słów i to jeszcze papieża. Y, osoby na takim, właściwie y, osoby, która dla tak wielu milionów ludzi jest autorytetem, tak, dla katolików. I y, y, nigdy nie zrozumiem ich, nie, nie chcę ich nawet rozumieć, ponieważ, y, ponieważ bardzo y, są dla mnie zaskoczeniem y, zawsze ludzie w Ukrainie, to y, kiedy tam przyjeżdżamy, ta ich wiara, ta ich wiara, mimo że zeszłoroczna kontrofensywa nie powiodła się tak jak Ukraińcy by chcieli. Oni wciąż wierzą. Oni nie mówią, gdy pytasz ich, kiedy skończy się wojna, oni mówią, że oni nie wiedzą, ale oni wierzą, że oni to wygrają. I to jest naprawdę coś wspaniałego, coś co, coś, co zawsze sprawia mi, no, jest wielkim zaskoczeniem dla mnie, że ci ludzie są tak bardzo serdeczni, tak bardzo wierzą w to, że im się powiedzie. I trzymam za to kciuki. Oby szybciej niż... Później oby zachód pomógł. Konrad Paszkowski przysłał też super pozdrowienia. Dzień dobry, pozdrawiam z Alberty. E, pozdrawiamy. E, Magda, e, liberalizacja to wolność, a nie przymus. E, Ewa stępień. Ogromnie dziękuję, dziękuję dla pani Grochal za wszystkie programy. Słuchało się zawsze super. E, Stan wyjątkowy. życzenia najlepszego na przyszłość. Bardzo dziękuję. To dla mnie bardzo miło, że dużo y, osób, które oglądały i słuchały stanu, wy, stanu wyjątkowego, y, żałuję, że odchodzę. <laughs> Więc ja też żałuję, że odchodzę, no ale nie dało się tego połączyć. Ale może będzie jakiś inny post, podcast pod inną banderą o polityce? Pod trójkową, pewnie, nie? Myślę, nie? że może to być. Tak. Krzysztof jak moim zdaniem w sprawach aborcji e, powinny wypowiadać się tylko panie w wieku rozrodczym. My faceci powinniśmy uszanować wolę pań. Pozdrawiam Krzysztof. No dobrze, ale to wtedy, no, czy jesteśmy wtedy w demokracji? Nie, Bo ja też to... widziałam takie właśnie opinie, że trzeba wyłączyć jeszcze z tego zakonnice i księży, chociaż księża przecież też mają dzieci, tak? że ich akurat bym nie być było bardziej zainteresowani. Co więcej, ale... przypominam Wam wstrząsającą historię, było kilka takich opisywanych, ale z Poznania. Historia, gdzie ksiądz najpierw próbował zmusić tę dziewczynę do dokonania aborcji, ona nie dokonała, a później kazał jej rodzić na plebanii bez, nie wzywając pogotowia, pamiętacie, wstrząsającą, po czym został w nagrody wysłany, gdzie? Do Ukrainy. No, nie, no masakra, masakra. Natomiast ja uważam, że, znaczy ostatnio w ogóle słuchajcie, uświadomiłam sobie, że już ponad 20 lat kiedy jestem dziennikarką, rozmawiamy o liberalizacji aborcji. Ja ciągle się dopominam tego, że te kobiety powinny mieć prawo decydowania o własnym ciele, bo ja akurat uważam, że to powinna być decyzja kobiety, czy ona chce dziecko urodzić, czy nie. A już w ogóle chore dziecko. Kiedy statystyki rozwodowe są takie, że co trzecie małżeństwo się rozpada w Polsce. I najczęściej, kiedy rodzi się chore dziecko, jakoś ciężko chore dziecko, to facet się miksuje i kobieta zostaje z tym sama. Więc dlatego uważam, że to powinna być decyzja kobiety, czy ona urodzi, czy nie. I problem jest taki, że zamożne kobiety poradzą sobie, jeśli nie będą chciały urodzić dziecka. One znajdą sposób, żeby w bezpieczny dla siebie sposób usunąć ciąże. Natomiast mniej zamożne kobiety, które nie stać na wyjazdy zagraniczne, po prostu będą usuwały te ciąże w sposób niebezpieczny dla ich zdrowia. Zamawiały tabletki przez internet. Ja nie wiem, czy pan Kaczyński, pan Hołownia i ta cała konserwatywna czeredka, czy oni nie wiedzą, że można w internecie dzisiaj kupić środki poronne? To przychodzi pocztą, zażyje się w domu i po prostu ciąża zostaje rozwiązana. Tylko to nie jest bezpieczne dla kobiety. I dla mnie ta dyskusja, która się toczy, dolewanie zresztą oliwy przez lewicę dzisiaj, dzisiaj problem, dzisiaj właściwie politycy się powinni skupić na tym, żeby załatwić problem, w sensie takim, żeby w Polsce prawo, które obowiązuje, Trybunał Przyłębskiej uchwałą został unieważniony, więc żeby przywrócić prawo, które powinno być wykonywane. Przecież szpitale za czasów PiSu w ogóle nie, nie stosowały prawa dotyczącego aborcji. Wystarczyło stosować prawo dotyczące aborcji i nie byłoby tych śmierci, które mieliśmy. A politycy ciągle traktują instrumentalnie kwestię aborcji. I to w ogóle nigdy chyba nie zostanie w Polsce rozwiązane. Mam nadzieję, że zostanie, że jednak PiS popełnił tak gigantyczny błąd, zasłaniając się przed odpowiedzialnością i wysyłając tę sprawę do. Trybunału Julii Przyłębskiej, że to otworzyło jednak, spowodowało, że to społeczeństwo robi się bardziej liberalną. Nie wiedzą przecież, że popełnili, że to był z ich tak, tak. punktu polityczny błąd. Ja jednak myślę, że ja nie jestem w stanie w ogóle zrozumieć tej dyskusji, że my dyskutujemy o tym, że politycy dyskutują o tym, co ja mogę, a czego ja nie mogę de facto. Tak? Przecież nie chcesz, nie zrobisz tej aborcji. No, ale ale możesz... Nie ma przymusu, nie ale... ma przymusu. No, o to właśnie chodzi. Nie, nie musi robić aborcji. Nie, absolutnie. Chodzi tylko o to, żeby kobieta, która z jakichś powodów uzna, że chce dokonać aborcji, miała do tego prawo. I to jest jej sumienie, jej prawo, jej wybór i nikomu nic do tego, no na litość boską, o czym ta dyskusja jest. No tak, ale my w ogóle y, ciągle jesteśmy jakimś zaściankiem, y, w którym nie stosuje się y, osiągnięć nowoczesnej medycyny. Duda teraz nie podpisze tabletki dzieńko, dzień, po, tak. bo uważasz, że. To bo jest hormony bomba. tam Bo on tam hormony Ciekawe, czym hmm. dla dziewczynki w wieku 15 lat jest ciąża. Nie no ale właśnie, hmm. ale, ale jeśli wiek zgody w Polsce to jest 15 lat, tak. czyli 15-letnia dziewczyna może współżyć, to dlaczego nie ma prawa do antykoncepcji? No bo to jest bomba hormonalna. Hmm. No Może bomba po prostu. Panu nie, no nie tak. Dobrze, już nie powiem tego co chciałam powiedzieć. Ugryzłam e, się w porę w Super pozdrowienia przesłał też Depty Harry. Dzisiaj prezes prawie zrobił dzwona na zebrze. Oj Harry nie ciesz się, nie ciesz to nieładnie. Agnodar. Pozdrawiam bez trybu, ciebie również pozdrawiamy. Konrad Paszkowski. Jeśli pani z trójki zna mojego tata, tatę Piotra P. Piotr e, Paszkowski. No ja mi że inny pan na P. Polaszczyk. No. no właśnie, tak. No nie, no Konrad Paszkowski, jeśli pani z trójki zna mojego tatę Piotra P. To co dalej? No. Zna, nie, to jest to odwołanie do tego, bo to chyba Konrad napisał, że nie, nie przeniesie się z Radia światła Świat a, do Trójki. A, a, a. Chciałam, jest jakiś no, musicie to y y ustalić z panem ustalić, Konradem, tak, panem Konradem bo to ja nie, nie bardzo wiem już o co chodzi teraz. Magda Sz też przysłała nam super pozdrowienia. Pani Renata i pan Andrzej S, moja ulubiona para. Musisz zabrać Andrzeja Stankiewicza do trójki. <laughs> Andrzej S ma już opaskę na oczach? Że jest Andrzejem S? Nie, nie wiem, no tak, tak pani napisała. Andrzej S. O. E czy w trójce Marta Markowska? Czy w Trójce będą podcasty z rozumowami pani Renaty? No, no. Zastanawiamy się na razie, myślimy nad różnymi projektami. Czyli będą. Jak będzie decyzja, to ogłosimy. E, patrzcie, a ten Dertychary jest taki szybki, od razu już no, su kolejne super pozdrowienia. Część Polski konopielką stoi. Pozdrawiam. Tak, zgadzam się. Niestety. Hmm. Ja w ogóle pomyślałam sobie, że posłów trzeba by było wysłać na jakiś obóz reedukacyjny. Taki znaczy? właśnie. No wiesz, żeby oni y, 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 poznali fakty. jakie ja Ale chodzi o że... fakty z życia płciowego homo homosapiens? Tak, tak. Okay. Właśnie o to chodzi, bo zawsze jak są tematy tak zwane światopoglądowe, czyli dotyczące, nie wiem, związków partnerskich, aborcji, y, to oni takie głupoty wygadują, jak właśnie prezydent z tą bombą hormonalną. A to może powinniśmy przestać mówić? o o tych sprawach, że one są światopoglądowe, bo na przykład kwestia aborcji to jest kwestia naukowanie światopoglądowa. Wiemy wszystko, jak się odbywa, jak dochodzi do zapłodnienia, jak ma odbyć się terminacja ciąży. No tak, ale wiesz, ale są osoby, które. No dobrze, tylko że nikt nie jest stanie w stanie powiedzieć, sposób? ja wiem, tylko że nawet Kościół nie jest w stanie powiedzieć, kiedy w tym zlepku komórek no tak. pojawia się dusza, tak, czyli coś, co nas odróżnia od innego stworzenia. Choć i to nie jest. Tam, no ale do... wiesz, ale ja bym tak, no, właśnie, no bo to zawsze jest dyskusja, kiedy się zaczyna życie, prawda? I tutaj no, nie, nie unikniemy jakiegoś takiego filozoficznego podejścia, tak? No, to nie, nie jest to czysto tylko naukowe zagadnienie. Natomiast no, ja jednak uważam, że większe prawa powinna mieć osoba, która już żyje niż osoba, która jeszcze się nie urodziła, bo to jest tak, że y, politycy prawicy zawsze się interesują y, bardziej życiem poczętym niż życiem, które już y, y, istnieje bo ich nie interesują te dzieci, które się Urodzą, rodzą, wiesz, z ciężkimi niepełnosprawnościami, no bo widzieliśmy, co było, tak. kiedy niepełnosprawni i ich opiekunowie protestowali w Sejmie, to pan marszałek Kukciński zawiesił taką wielką kotarę. żeby, nie było widać, żeby zagraniczna delegacja nie widziała ich, albo im jeszcze zabronił, bo ja tam byłem kiedyś <laughs> u nich w Sejmie, odwiedziłam ich i okazało się, że oni nie mają dostępu do prysznicu, i muszą się myć ci, te dzieci często na wózkach w zlewie, więc to już w ogóle było wyjątkowo nieludzkie. I jak ja dzisiaj słyszę te prawicowe argumenty, że tutaj oni są za, za ochroną życia i tak dalej, no to chrońcie te dzieci, dajcie godne warunki życia tym, tym dzieciom z niepełnosprawnościami i ich opiekunom. Bo oni mają naprawdę ciężkie życie. No nawet jeśli chodzi o zarobkowanie, prawda? To też jest przecież ograniczenie, Oczywiście. że nie możesz, bo ha. masz wziąć dzieło można, a więcej ci nie wolno. Super naklejki od Dominika Plucińskiego, Piotra Wasilewskiego, Renaty Strojek-Moskal, E.V. Baron Denis e, Zemund i Anna Mamos. Bardzo dziękujemy. E, I super pozdrowienia Magdalena Anton. Prezydent to by ze swoją wiedzą medyczną Podpisał może leczenie poprzez upuszczanie krwi i pijawki. Albo do pieca na trzy zdrowaśki. Tak, siekła, a się to mi, to mi pasuje, tak? To mi pasuje. No ale pamiętamy prezydenta, jak gdzieś tam nacierała gołojem jakimś taka pani, która uzdrowicielka. Pamięta, że to, wiesz, bo to Bo to chodzi no. za ten święty łuj. No, no, no. I, 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 Nie kojarzy. Dobrze, ale ja wyjaśnię też, bo to, bo to jest beka z prezydenta, a to tak wiesz, no, chodziło o to, że ta. No, bo w Afryce co, co drugi tam jest. Mamoce. Mamoce różne, tak. Czy stali być szamanami? To wizyta, teraz... tak? Nie, 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 nie. Tam jest taka uzdrowicielka, okay. która. To było całe lata temu. Która, pamiętam. Która, której z rąk chyba? No. Taki święty olej się wydziela. <grym> tak. Pot po prostu. Święty ale <grym> I to później tam jakoś jest. No coś tam no, ten i tym. Był tak, Ale to, to było namaszczenie jak olejkami w kościele. No, no tak. No, no. Nie wierzysz, nie? Nie pamiętam tego, ale być może. Było, było. Być może Ukażysz. dzięki namaszczeniu mówiło sobie, że jest niezłomny. Przecież mówił. Tak. A? Na pewno. Cygano de Bergerak. Cygano? <laughs> Ta, cygano. E, cygano de Bergerak. Dusza pojawia się, jak robi się duszno ciasno. To by było dobre. Ale to by było dobre. Słuchajcie, no ale sam Kościół w jakichś tych mądrych, ja nie chcę tutaj czegoś przekombinować, ale przez wieki Kościół uważał, że dopiero po trzecim miesiącu dusza zamieszkuje w człowieku. Nie od razu, nie od razu. Nie jestem ekspertką dusz. Nie, no bo to dla Kościoła... Wiem, że wielu nie ma tam. duszy. Właśnie. Nie, no, znaczy ważne dla mnie jest też takie, takie, wiem, że to trochę jest takie być może brutalne, ale mnie kiedyś e, jakoś tak przekonało bardzo obrazowe określenie, czy to, co tam się pojawiło i, i, i rośnie w ciele kobiety, e, czy jest zdolne żyć samo. No właśnie. Nie jest. E, więc czy można to nazwać e, życiem? No i. I tutaj oczywiście wiem, że może się rozegrać wielki kadrama teraz i dyskusja, no ale to też jest argument, nie? że dopóki człowiek nie może żyć poza organizmem no właśnie, matki. No, tak, tak. Choć oczywiście trudno jest mi sobie wyobrazić, nie wiem, dokonywania aborcji, nie wiem, ośmiomiesięcznego, siedmiomiesięcznego dziecka już, było to dziecko Jak już jest. Wtedy? No ale nie mówię o takiej aborcji przecież. No nie no, jasne, nie, nie? nie no wiem. Nie, no, chociaż są na lewicy panie, które uważają, tak. że... Takie też są. Wiecie o tym, nie? Tak, tak, tak. Słyszałam nawet taką kiedyś wypowiedź pewnej działaczki, która miała być na liście, a później właśnie powiedziała coś takiego, i się okazało, że nawet lewicy nie, nie jest na liście. Na liście tak? mm. Natomiast no, ja, wiesz, ja, ja też jestem za tym, żeby argumenty naukowe były bardziej obecne w debacie niż takie emocjonalne. Bo wystarczy właśnie poskrobać i, i ta cała hipokryzja prawicy wychodzi, bo oni się interesują właśnie najbardziej tym życiem poczętym, bo to ni niczego od nich nie wymaga, oprócz takiej jatki politycznej. Tak, a później jak już to życie, się narodzi, jak to życie się narodzi, to już się mniej tym interesują. No dlatego ich interesuje tylko do chwili poczęcia. Tak sobie wyjaśniliśmy. Rozumiem. Tak. Póki było przyjemnie. Dzięki, cześć. Raki I na sobie sama. Tak. Piotr Strychalski. Kobieta, matka może być wielokrotnie najczęściej. A to nie narodzone dziecko jest jedno. A, to taki argument w tej dyskusji. No, kobieta jako inkubator. Tak. Czyli rozumiem, że bardziej konserwatywne podejście. A Mariusz Migas. Pawłowicz miała skrobankę. Miała? My tego nie, nie, no nie wiem, bo tak nie chcę powtarzać. To tutaj czytam komentarz naszego widza. Terlecki Orgie, to akurat prawda. No był w tym psem. No, hmm, był. no tak, wtedy no, umówmy się, no to musiał mieć Orgie też. Ale od tego czasu się bardzo zmienił. Tak? A teraz na starość pobożni śmiech. No właśnie. Konrad Paszkowski. Tata pracuje w Newsroomie od 24 lat. Trójka IAR. E, informacyjna Agencja Radiowa. Aha. Okej. Okay. Ale to Konrad, nie słuchasz trójki, dlatego że ojciec e, tam pracuje? Trochę tak wyszło teraz, nie? Mm. No właśnie. No ale okej. Okay. Neiros. Podziwiam Panią Agatę i e, jej wspaniałą działalność. No proszę, Dziękuję bardzo. Proszę. Ja też podziwiam. Nie, a nie, czego... nie zdążyłaś. Nie, nie, nie. Neiros. jest pierwszy. Neiros. bardzo fajnie. Marcin B. Projekt Lewicy zakłada nawet 6 miesięcy, 24 tygodnie. No, To już jest... Dla mnie to już jest tak... Zróbmy najpierw to, co jest na stole. Przynajmniej depenalizację słuchajcie. No właśnie. Oczywiście. Dokładnie tak. <śmienic> I do który nie odpuszcza. Człowiek, który nie czyta, nie ma żadnej przewagi nad tym, który nie umie czytać. Mark Twain. <śmienic> Ponieważ wykazałem się dzisiaj umiejętnością czytania. Mam nadzieję, że to nie do mnie. <śmienic> Krzyczcianka już była za mała. Ej ej, 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 Agata, ja tak długo zabiegałem o Twoje przyjście tutaj do mnie, a tutaj jest chłosta. A to tylko, ja wiesz, w ogóle. Ja, tłumaczę, ja jestem przemiła. Wiesz, to takie popisy, popisy przed przyjaciółką. Tak, wiesz, tak. przyszłaś, ja niepotrzebnie zaprosiłem Was razem. Przyjaciółka jest na ciebie działa. My się bardzo staramy. Jesteś tutaj ostatni raz, pamiętasz? No? A ty będziesz przychodzić, jak będziesz w stolicy? Myślę, że tak. zobaczymy, kto tu jest ostatni raz. Bardziej jest to problem taki, że ja będę musiał zacząć wstawać bardzo wcześnie. Te poranki to jednak będzie dla mnie wyzwanie. Ale muszę się przestawić. Agata wie, że ja kiedyś wstawałam bardzo wcześnie rano. To jest zadaniowe. Tak, tak, ja jestem zadaniowa, tak, to prawda. Uczulka. Prezydent. Generalny ginekolog Polski, aborcja nie jest demokratyczna. Z powodu jej braku umarło sześć, ko sześć kobiet. Mężczyźni z tego powodu nie umierają. Hmm. No tak. Święte hmm. słowa. Hmm? To prawda. Kazi. E Naczelni rozbijają stan wyjątkowy. A, no tak. Zaczynając od pani Renaty. Ale uśmieszek jakiś zwierz. <grym> Takie wewnętrzne tu macie, widzę, tak? No, naczelnik, no, naczelnik. Tak, naczelnik. No, no, wewnętrzny. Tak, no, 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 ja wiem, jaki to jest podcast, tylko widzę, że ten stan tutaj na to prawie jak w koalicji. Tak, ale my <laughs> nawet tam w, w, w czasie stanu yy, są takie momenty, kiedy przed stanem na przykład siedzimy już w studiu i sobie żartujemy. I wtedy ja ostatnio mówię do, do, do kolegów, nie, nie żartujcie, bo zobaczcie, naczelni zaraz wytną to, bo to już. już Może Tak, tak. I wiesz. A, znaczy, cenzura to się tak, nazywa. To, nie, nie w wytymł... się, wiesz, to, to nie wchodzi do programu, bo pokazaliśmy, no. jako taśmy prawdy. A schyla, schylacie się po, jak po swoje. Ptaśmy Ta, prawdy. Znaczy, to, to jest wygoda. <grym> to, to jest wygoda w funkcjonowania w redakcji. Nie wiem, dlaczego ludzie mów mówią demokratyczne i niezależne media, skoro to jest tak wszystko syralizowane. Tak, Prawda? I później wchodzi jakiś to... dziad, wiesz, brudaty tak. i tak. A I dzisiaj zrobimy. I sklepie jak po swoje. No. Nie, ale u nas demokratycznie saki, prawda? Saki jest naczelne. na kolegiach. Oczywiście, nie, nie. bardzo, bardzo. tak. No, hmm. Dzięki. Tak, nie, ja muszę powiedzieć, że akurat w podziękowaniach napisałam, że jesteś dobrym duchem tygodnika. Dziękuję. Bo tak uważam. Bardzo dziękuję. To tak czasy tak ten nie, U nas jest to, miło, tam, A u was tak. wyboczenie? U nas teraz jest trochę trudny czas. A, o Jezu, przepraszam. ale przepraszam. O dobra, cofam, cofam, nie, nie, nie. Ale nie, 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 nie. Ale, <susurujesz> ale chciałam. bo Jakbym wiedziała, że tak trzeba, to bym coś znalazła i też to przykadziła. Przyszłabym <śledziny> ale... <śledziny> z kadzidłem może jakoś, żeby nie, się nie. ale chary, dlatego, że to jest tak. czas pożegnań. Wiesz, to nie. mogę już sobie pokadzić, Dokładnie. tak? E... Marcin B. Kora mówiła, że Terlecki wprowadził ją w sadomaso. Dobra, Marcin, nie, nie drążmy tego tematu. Uznajmy, że Terlecki był kiedyś niezłym, wiesz. I okej. Okay. Ancymonkiem. Ancymonkiem. O, super. Konrad, trójkę lubię, ale bez niedźwiedzia i tak dalej to nie to. Nie wiem, musisz osobiście jakoś Konrada przekonać. Ale ja, do tej ja yy, uważam, że to właśnie o to chodzi, że to będzie już nowa trójka, że założenie było takie, żeby nie było powrotu do 2015 roku. Te osoby, które odeszły z trójki, no już są w jakieś inne projekty zaangażowane i po prostu yy, chcemy zrobić jakieś nowe radio, które przyciągnie też nowych słuchaczy. Może pan Konrad się skusi kiedyś, posłucha i go... Do, do, to... nie, znaczy, bo ja w ogóle wciągnąłem Konrada w to, że on nie słucha. Uh -huh. A to ktoś inny pisał, że nie słucha. No więc sorry. Okay. Panie Konradie, ja... trzeba było napisać po prostu, Konrad, trzeba było napisać ja słucham, ojciec mnie zmusza i tyle. O. Piotr Strychalski też przekręciłem, znaczy źle zinterpretowałem. Panie szanowne, panie Tomaszu, Odczytaliście mój komentarz, wpis dokładnie odwrotnie. Chodziło, co jest istotniejsze przy rozstrzyganiu sztuczny dylemat. Co jest ważniejsze? Przy rozstrzyganiu sztucznego dylematu. Co jest ważniejsze? <laughs> Może już, może już nie kompromituj. Tak, to... Mo może przeczytasz. Czy tak? no, ja? Proszę, a które? Ze zrozumieniem, proszę. No, no. Czyta... Panie nie. Szanowne, Tomaszu. O, okulary potrzebuje. Oczyta... Ja mam, czytaliście mój komentarz, wpis. Dokładnie odwrotnie. Chodziło, co jest istotniejsze przy rozstrzyganiu sztucznego dylematu, co jest ważniejsze. No, chodziło o to. Ja no, czytałaś dokładnie do ja ci Ale przecież, no proszę. Ja ci wytłumaczę. Chodziło no. o to, żeby rozstrzygnąć, co jest ważniejsze przy rozstrzyganiu tematu. Piotrze, wytłumaczę. przyjmujemy Twoje wyjaśnienia, ale już nie drążmy tego tematu, bo tutaj, jak widzisz, jest trochę rozsypka. Mariusz Migas, gdyby ministranci, chłopacy, zachodzili w ciąże, po stosunkach z księżmi, ta aborcja byłaby sakramentem. No ostro pojechałeś Mariusz. Ostro. Moritorun. Okej, okay. jeśli wyrok pani Przyłębskiej ma moc, to dlaczego 800 plus nie jest przyznawana od chwili poczęcia. Trzeba by było Jarosława zapytać. Hmm. Artur, czy pani prezes trybunału Stopiński, czy pani. Prezes Trybunału Konstytucyjnego wyda książkę kucharską. Coś wiecie w tym temacie? <grymne> ja bym chciała zobaczyć ze zdjęciami z kolacji z Jarosławem Ale Kaczyńskim. Wiecie, to, to hit by tak. był. Jakby wydała no. książkę kucharską. I zesłem wstępu Jarosława Kaczyńskiego. A. Ale nie takie zdjęcia. Tak Ta. albo Ale oczywiście, żeby tak. była, były takie zdjęcia. zdjęcia Jarosław Ale jak w roli podkuchennego. Albo z poprawnym krawatem w Julia, jako... go Julia gotuje, a Jarosław właśnie. I jeszcze Salonik tam do tego wiesz. To no to Jarosław tak. jako podkuchenny kroi cebulę na przykład. A później wypieki Julii. Żeby to podzielić, żeby z pieniędzy i no nie No, I co, no saga nie leci jakaś, no. tak, 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 nie tak, że jeden tak. już. Julia. Już mamy zajęcie dla prezesa Polska, Kuchnia na emeryturę. Uni. Julia w Japonii, wiesz, można by było wysyłać... Tak. No i dla pani prezes też, mogłaby już zwolnić miejsce i pójść pisać książkę. Ona w ogóle mogłaby tam nie zasiadać i pisać tę książkę. No mogła, hmm. ale nie miałaby takich wspomnień no tak do książki. E tak. DevPoint e też przysłał super pozdrowienia. Co państwo myślicie na temat aktualnej Sytuacji militarnej na Ukrainie, dużo różnych sygnałów. Biden, Macron, Tusk. Czas szukać mety w Hiszpanii? No właśnie, to jest pytanie. To jest pytanie. Ja uważam, że no, pomoc Amerykanów jest nieodzowna. Jeśli Ukraina ma się utrzymać, to. Stany Zjednoczone muszą się bardziej zaangażować w dostarczanie sprzętu. I to nie z rocznym opóźnieniem, tylko jeśli Ukraina mówi, że czegoś potrzebuje, to powinna to dostawać bardzo szybko, bo to jest, no, to jest jakby wojna zastępcza. Tak? Oni bronią nas i, i tutaj no, nie, nie powinniśmy się w to zaangażować maksymalnie, jak tylko się da. Ja tylko jestem przerażona perspektywami wygranej Trumpa. No właśnie, to jest smuteczek. I to, tak. tak, ja też się tego y, y, boję. I zapowiedziała mi, że, że, że Trump bardzo szybko doprowadzi do zakończenia tej wojny. No wiadomo jakim wynikiem. Widzieliśmy ostatnio, kto się ściskał z Trumpem i jakie ma też poglądy i był to Viktor Orban. E, więc no ja myślę, że, że, że no jednak świat Zachodu musi zdać sobie sprawę, w czyim imieniu też walczą Ukraińcy. Widziałam ostatnio taki film 20 dni z Mariupola. To jest dokument dwóch dziennikarzy, którzy zostali, zostali przez te pierwsze dni, kiedy Rosjanie, wiemy w jakim stanie jest dzisiaj Mariupol, zajmowali to miejsce. i i nie wiem, może te obrazy, które tam są, tak bardzo mnie przeraziły, bo to, kiedy jedziesz w Ukrainę, to tą pożogę wojenną i te popalone wsie, te czołgi rozbite i samochody cywilne rozstrzelane przy zboczach, właściwie widzisz codziennie schrony, do których są sprowadzane maleńkie dzieci, ale bardziej zaskoczyło mnie to, jak bardzo bezbronne było wtedy to miasto, że, że dociera do ciebie tak naprawdę to, że, że mierzysz się z politykiem nieobliczalnym. Putin, Putin jest nieobliczalny. I gdy do tego dojdzie mm, Trump, Trump, ten nasz y, największy sojusznik przecież, y, to, y, to ta rzeczywistość przestaje być taka kolorowa. To ten świat, który znamy, może być nagle zupełnie inny. Nie wiem że to się stanie dziś, jutro. Przecież ile osób tak naprawdę zastanawiało się, że dojdzie, albo pomyślało nawet, że dojdzie do wojny w Ukrainie przed 24 lutego 2020, tej pełnoskalowej inwazji. Oczywiście Putin miał inny plan. On chciał bardzo szybko. Oni podeszli pod Kijów, kiedy się tam jedzie dzisiaj, to widać już tylko po posterunkach ślady, albo Jedziesz drogą to mierską i też widzisz, jak wojska podchodziły wcześniej, bo samokopy, jak się wycofywał, wycofywał front, jak Rosjanie się wycofywali. Jemu się to nie udało, mu się ten, 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 ta szybka wojna nie udała i na szczęście. I na szczęście, bo, bo też Zachód miał czas, świat miał czas, żeby zastanowić się, co tak naprawdę się wydarzyło i podjąć jakieś decyzje. No ale, docencji, ale właśnie nie? się nie zastanowił, tak? bo wojna w Ukrainie tak naprawdę zaczęła się w 2014 roku od zajęcia Krymu. I to już było wiadomo, że, no, że już nastąpi eskalacja, tak? że Putin się nie zatrzyma. I ty mówisz, że Zachód miał czas, żeby się zastanowić. No właśnie ja uważam, że w ogóle nie wyciąga wniosków. Bo Putin już wydał na nas wyrok. Dlatego tylko teraz trzeba po prostu go zrobić wszystko, żeby go zatrzymać. A jak ja patrzę, jak republikanie się zastanawiają, czy dać te pieniądze, czy nie dać tych pieniędzy, no problem może być tylko większy. Ja mam tylko nadzieję, że tak zwany amerykański kompleks militarno-przemysłowy, czyli ta, 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 ta cała militarno-przemysłowa warta, nie ja wiem, jakieś bimbaliony dolarów, Sieć powiązań nie pozwoli żadnemu prezydentowi w sytuacji, w której jednak robi się teraz interes na sprzedaży broni. Bo też trzeba sprawdzić, no, tak, że, tak, że wojna jest. widzicie, to jednak prezydent, który decyduje na to, żeby zakończyć pewien konflikt i jednocześnie przyhamować na przykład zbrojenia w Europie, na których Amerykanie też będą zarabiać. Oczywiście, że tak. Tutaj ja jeszcze widzę nadzieję, mm -hmm. że, że... biznesowe podejście że biznesowe Trumpa. Biznesowe podejście tak. no, Trumpa, no. ale że też przyjdzie i ktoś mu wytłumaczy, panie prezydencie. No tutaj zarabiamy gigantyczne pieniądze na tym, więc niech pan się zastanowi. No oczywiście ja uważam, że to, to co Trump mówi w kampanii o tym, że jak ktoś nie zapłaci 2% na zbrojenia i nie, nie wywiąże się z tych zobowiązań natowskich, to wtedy niech, to on powie Putinowi, żeby sobie robił co chce z takim krajem, że to jest też obliczone na kampanię, natomiast jednak demokracja amerykańska jest silniejsza niż polska i tam te różne instytucje, które są, to one, one po prostu działają jednak tak ograniczająco na, na niektórych polityków. Więc to cała nadzieja w tym właśnie. No ale on nie powtórzył już drugi raz tego błędu, kiedy administracja e, ro, nie wszystko mu wiesz, robiła, e, dostarczała i oni go wręcz oszukiwali, przez tak. to można przeczytać. Więc myślę, że on teraz będzie chciał naprawdę otoczyć się takimi ludźmi, z do których ma m, pełne zaufanie, być może ze szturmu na kapitol. No, Mamy dwóch nieobliczalnych polityków, jeśli Trump znów usiądzie w fotelu no tak, prezydenta. Tak. To prawda. W krajach. Smuteczek. Ireneusz Środek. Kto za panią Renatę w stanie wyjątkowym? Jeszcze nie wiadomo, tak? Nie wiadomo jeszcze. Krzysztof Piotr Piotrowiak. Po pierwsze, co to jest dusza? Po drugie, antylopa po urodzeniu potrzebuje kilku minut, po to, aby stanąć na nogi, a człowiek i gdzie tu samodzielność? No ale chodziło mi o to, Krzysztof, w tej historii, którą opowiadałem, że po urodzeniu człowiek już sam oddycha. W tym sensie jest w stanie przeżyć, a kiedy nie, trzy tygodniowy, czterotygodniowy, sześciotygodniowy płód yy, będzie poza <laughs> ciałem matki, nie, nie, nie będzie sam, w stanie samodzielnie. Dobra, ale nie ciągnijmy tej dyskusji w ogóle. Ja, to, o duszy? No duszy, <laughs> tak, bo ja muszę wziąć kilka mądrych książek yy, jakichś teologicznych. I tutaj wam przyjdę i poczytam o tym. Bata Warzyńska, Katoliban z wykrzyknikiem. Prawo powinno być stanowione zgodnie z nauką. Do 12 tygodnia Płód nie jest wystarczająco ukształtowany ani według wiary części, a nie według wiary części społeczeństwa. Konrad. Konrad, dzisiaj po prostu. Konrad zobaczy, może jednak zacznie słuchać trójki. I jak będzie jak, okej. Okay, to namówi tatę na powrót z Jaru. Czyli e, Piotr jest tak. teraz w jarze, a no, to tam sobie wyjaśnicie w, w radiowej rodzinie już. <laughs> Marcin B. czy uważacie, że można liczyć na, na to? Ja wciąż w to wierzę. Wy też? Tak? Króciutko już, dziewczyny. Króciutko już kończy, kończymy te wasze męczarnie. A, a co nam zostało? Tylko wiara tak, na to. tak, tak, to tak. 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 I Martin jeszcze, Putin jest w trybie wojennym, a my w Europie nadal hamletyzujemy. I coś w tym jest. I chciałem tak. jeszcze tylko odpowiedzieć. Pełna zgoda. E <laughs> I tylko tak. E tak, efekt domina przysyła pytanie Tomek, a kiedy w końcu wystąpisz w naszym imieniu w Sejmie z mikrofonem? Czekam z utęsknieniem. Już wkrótce to się wydarzy. I co to, to jest za wydarzenie? Nie, no bo nikt nie chce zadać prezesowi, podpuszczam wiele osób, bo ja uważam, że jak on się tak rozpędził, nie, i tak wież, idzie, i tak. A... go powstrzymać? Nie, a ja na to, uważaj. No. Aż ty jesteś tym prezesem. No. A ja tak, panie prezesie, a co na to kotecyk? No. Co ja chcę to zobaczyć? Ja, ja też. No, to będzie przebój, no dziewczyny, nie uważaj. Ale musisz wziąć takiego kota jeszcze ze sobą. Nie, no. ja nie wpuszczę Te... mi. Ale możesz takiego sztucznego. A też tak no bo to no, to, nie. to nie, to już uznają, że szur przyszedł. Ja, takie, takie, takie. Ale że wtedy inaczej, co nie uznają, tak? okej. Okay. A nie uważasz, że to jest odpowiednie pytanie dla niego teraz? Uważam. No, bo ja też jestem ciekaw, co kota co. A ja, ja, się dziwicie. Ciekawe, co? To wszystko kotecek mi powiedział. <laughs> ale to naprawdę dobre pytanie. Nie ale są fajne. Auto są fajne, jeszcze tylko jedną rzecz się. A nie, nie, tu już jest tak. Pani Ryna to świetna wiadomość, wrócę do trójki. Mymyski -my przysłał. Mymyski przysłał taką wiadomość. Pani Cieszę się. Pani bardzo. Renato, świetna wiadomość, wrócę do trójki z panią, a pan Tomasz, najprzystojniejszy pałki dziennikarz. No, a dodajesz? Tymont... Nie. Tak, na pewno. jest Ja nie Czytaj. widzę bez okularów. Nie no. mogę, bo nie da. Renata nie jest no, bo... no, Nie, nie, no ale właśnie jest No więc nie mogę przeczytać. No. A pan Tomasz? Serduszko jest. No? I, jak się czyta, serduszko? Lubię, albo kocham, Ty... nie wiem. Ko a to z reżyserki piszą te wiadomości? <laughs> jest jeszcze Najprzystoj... taka opcja, że tu mama pisze. Jest nasz, <laughs> może być najprzystojniejszy polski miennikarz a... takie. Tezje. Te mądre oczy. O. I te mądre oczy? To... Że ja mam mądre oczy, Aha. nie wiem. Ale tylko w okularach, w soczewkach. Dobrze, skończmy to. Czy Bosak ma, szansę, Bosak ma szansę na drugą kadencję? Piotr Zabrodzki pyta. Drugą kadencję czego? Oni mają teraz wybory władz jakieś? Czegoś? Ale nie. bosak nie wiem, że może, na może, tańcu. może na drugą turę. Może tańcu. Może będzie Znowu tańca, <laughs> tańca z gwiazdami. E. Tak, z bosakami. E. Pojawiła się też informacja od Bodiego, który krótko i treściwie. Kocham panią Renatę. O, to, 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 o, przepraszam, miło. to jest taki program miłosny, bo ty wiecie, jak mnie zapraszasz, że to o polityce będzie, a tu to najprzystojniejszy. A jest przyjemniej niż, niż wszędzie indziej? Tak. Nie. A jest? jednak Kadzidełko. Nie, <laughs> a, się ale ja nie, 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 ale czy to jest, jest. Tak, przyjemnie? tylko bardzo gorąco. <laughs> Włączmy klimę, proszę. Naprawdę gorąco ci. Mhm. Tak? W pewnym wieku tak już jest. Nie, naprawdę, połączymy klimę następnym razem. Może rzeczywiście trochę jest tu gorąco. Piotr Zabrocki jeszcze super... Nie, nie bawimy się tą mackotką. Dobra, i tylko jeszcze, ostatni, Już naprawdę. Auta są... Agata, przywołuję cię do porządku. Ja się staram bardzo. Auta są fajne. Przysłał następującą wypowiedź. Siekielscu... Nie. Czemu ani razu z twoich ust nie padła żadna krytyka o Tusku albo Trzaskowskim Kosiniaku, Biedroniu, ani Czarnobylu? No i przestało być miło wytłumaczyć. Jesteś, jesteście jednostronni, że hej masakra. No to... Auta są fajne. Posłuchaj SSNL-a, przewin sobie pół roku, rok wcześniej i słuchaj, i później pogadamy. I... <laughs> No nie no, jak ktoś mi pisze, że ja nigdy z, z, z ust moich nie padła żadna krytyka Tuska. No. Donald Tusk jest innego zdania. Właśnie. <laughs> Właśnie, jak, jak, jak Właśnie. Bosak trzyma na drugą turę. Chodziło o na drugą, drugą turę, tak. Tak, ma nie. Krzysztof Bosak. Nie, nie sądzę. Nie, nie sądzę. Nie. Chyba, że rzeczywiście jak zauważyła, Agata błyskotliwie chodzi o taniec z gwiazdami. Tak myślę, tak myślę. Może być drugi a, zanim z, a zanim z gaśnicą będzie Brown biegł. Nie, no nie, nie. Bardzo Wam dziękuję, Agata Kondzińska. Mam dziękuję. nadzieję, że to nie Twój ostatni raz tutaj. Jak mnie zaprosisz, to chętnie skorzystam. O, dziękuję. Bo... Chyba, że będę ale, jadę... ale tylko w pakiecie ze mną. <laughs> Chyba, że wyjadę. E, Renata Grocha. Gazeta Wyborcza, Newsweek. E, ja też bardzo dziękuję za dzisiaj. Ten program. Oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski zostań naszym patronem.